Witam widzowie, pozdrawiam z ciepłej Malty, gorącej wręcz upalnej i zapraszam na pierwszy odcinek z tego kraju. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Spotykamy się w pierwszy taki pełny dzień mojego pobytu tutaj. Trwa aklimatyzacja u mnie, to zwłaszcza w takich ciepłych krajach, no dość mozolnie idzie niestety, szczerze przyznam. No i nie znajdujemy się jak na razie w stolicy, tylko w miejscowości o nazwie Kawra. No i właśnie od tego miejsca rozpoczynam moje poszukiwania w zielonym temacie, w edukacji na temat kultury konopnej w tym kraju. Jeżeli troszeczkę wieje, to z góry was przepraszam, no ale takie warunki pogodowe są teraz na wyspie, że no dość obficie wieje, ale ja nie chcę biernie pozostawać, tylko tworzyć ten content dla was. Generalnie sprawa wygląda następująco. Mam umówione dwa spotkania tutaj na Malcie, które umówiłem wcześniej. Są to spotkania z growerką, no i z takim, powiedzmy to, plagiem telegramowym. O Jezus, podróż pod górkę jest męcząca. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak przed moim przylotem tutaj aktywność ich na różnego rodzaju social mediach, generalnie kontakt nie był utrudniony, a jak tu przyjechałem, no to oczywiście kontakt troszeczkę ucichł. Ale nie stresuję się, bo mam jeszcze 7 dni, które tu spędzę. No a w tym momencie lecę do pobliskiego klubu konopnego i nie po to, żeby kupić ziółko, no bo jak wiecie z poprzedniego materiału, turyści nie mogą korzystać z tych klubów konopnych, tylko po to, by się po prostu dowiedzieć, żeby porozmawiać troszeczkę o tym, jak ten biznes wygląda, kto korzysta z tych klubów. Mam nadzieję, że się uda. Pisałem też do nich maila, ale niestety nie odpisali. No ale słuchajcie, moim zadaniem jest to, żeby dociekać tych informacji. Ludzie się często mnie pytają: Mikołaj, czemu ty jesteś natarczywy? Czemu, nie wiem, jak chcesz z kimś zrobić materiał, to wymagasz od niego tej aktywności i tak dalej. Ale słuchajcie, ja to wszystko robię dla was, żebyście wy dostali jak najwięcej informacji, żebyście dostali jak najwięcej wiedzy na dany temat. Tak więc tak samo jest z tym klubem. Nie odpisali, ja się nie poddaję, tylko lecę sprawdzić ten temat, zobaczyć, zapukać do ich drzwi i dowiedzieć się na ten temat więcej. No i dodatkowo liczę też na to, że po drodze coś spotkam. Nie wiem, może to będzie jakiś sklep konopny, sklep z CBD. No myślę, że to jest jednak popularne tutaj, skoro ta kultura konopna występuje, a przede wszystkim zostało zmienione prawo. No i słuchajcie, wywołałem to, gdyż na horyzoncie widzę pierwszy sklep z CBD. Wejdziemy, zobaczymy, jaki mają asortyment, no i troszeczkę też popytamy. No i zobaczcie, mamy tutaj taki sklepik z różnego rodzaju produktami CBD, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyposażony. Mamy różnego rodzaju Magic Shrooms. Nie wiem, co to jest. Zastanawiam się, jak to wygląda. To na bank nie są produkty zawierające te tylko jakieś zamienniki zapewne, no ale jest tego naprawdę sporo. Znaczy, tu jest jedna ściana, jest pawko, jest Jeepen od Mike'a Tysona, są klasyczki, czyli stary, tak się prezentuje jedna ściana. No i tutaj mamy drugą ścianę, na której są młynki różnego rodzaju, inne akcesoria, są akcesoria od Bulldoga, jest Storzen Bickel. Naprawdę jak na taki sklep w takiej zwykłej uliczce, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyposażony. Tego nigdy nie widziałem, ale to jest chyba to urządzenie do robienia właśnie masła konopnego. Ciekawe. Słuchajcie, mały sklepik z CBD, a naprawdę, o Jezus, jak wieje, bardzo dobrze wyposażony. Niestety dziewczyna, która mnie obsługiwała, ona moim zdaniem w ogóle nie pochodziła z Malty, była ewidentnie z Wysp Brytyjskich. Niestety nie chciała się zgodzić na to, żebym nagrał konwersację z nią, ale opowiedziała mi troszeczkę, jak to wygląda. No przez to, że teoretycznie właśnie turyści nie mogą nabywać legalnie zioła, no bo ona, jak ja zapytałem ją o tą legalizację, bo ona mówiła, że mieszka tu już jakiś czas,
no to powiedziała, że technicznie to nie jest legalizacja, tylko coś w stylu właśnie dekryminalizacji, no styl generalnie hiszpański, znany z tamtejszych klubów konopnych, tylko ograniczony dla społeczności lokalnej, nie tak jak jest na przykład w Barcelonie, że tak naprawdę każdy może się tam zapisać. Powiedziała, że przez to turyści, którzy przyjeżdżają tu szukać zioła, bardzo często wymieniają te różnego rodzaju syfiaste zamienniki typu HHC, typu THCP i tak dalej. No ale powiedziała jeszcze, co budzi we mnie dużą nadzieję, to, że uprawa wśród osób lokalnych jest mega popularna. Jest mega popularna, no i z tej okazji ja też odwiedzę w tej serii taki najbardziej wyhypowany sklep dla growerów. Ja powinienem tam albo jutro, albo pojutrze pojechać, więc to będzie na 100% w następnym odcinku. To, że uprawa jest popularna, cieszy mnie niemiłosiernie, bo być może właśnie uda się poznać kogoś, kto uprawia, kto pokaże swoją plantację i tak dalej, i tak dalej. No a jak jesteśmy tutaj przy uprawie, no to oczywiście muszę wpleść sponsorowanie naszego partnera, czyli firmy Mills. Partnerem portalu weedweek.pl została firma Mills, czyli producent wysokiej jakości nawozów do roślin, znany na całym świecie. Jeżeli szukacie dobrych nawozów, to wbijajcie na ich stronę, sprawdzajcie informacje o produktach i dbajcie o wasze rośliny. Mills, dzięki wielkie za to, że wspieracie rozwój naszego portalu i naszego kanału, a dzięki temu wy, widzowie, będziecie mogli dostać naprawdę bardzo fajne materiały growerskie, które już niedługo pojawią się na kanale. No pięknie wyglądają te domki. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o zabudowę, rodzaj zabudowy w tym kraju i tą architekturę, która wygląda z jednej strony bardzo surowo, a z drugiej strony naprawdę przyciąga wzrok. Ale mi się te klimaty naprawdę podobają, takie troszeczkę takiego klimatu też z faweli, takiej dzikiej zabudowy, jak właśnie z jakichś też krajów arabskich może. No widać tutaj na pewno wpływ różnego rodzaju kultur. Słuchajcie, po drodze do klubu mijam jeszcze jeden sklep z konopiami. Tak mi się wydaje, jest to sklep z CBD, z jakimiś likwidami i tak dalej. Tak więc wbijamy tutaj, zobaczymy, pogadamy. No i zobaczymy przede wszystkim, co mają, jaki asortyment. Wiecie, tu jest napisane jakieś puff bars, edibles i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest nic prawdziwego, ale może jakieś dodatkowe ciekawe informacje i tak dalej. Także wchodzimy, no i zobaczymy, z czym będziemy mieć do czynienia. Nawet nie było co wam pokazywać, nie? Generalnie staw typu HHC, typu THCP, w wielkich takich boksach przezroczystych. No i spytałem się gościa, jak to wygląda, czy to jest popularne, czy nie. To ta sama gadka w sumie, co była z tamtą dziewczyną, tylko to, że tutaj sklep był bardziej w typu rzeczy do epetów połączone z tymi rzeczami kanabisowymi. Także chłop nie miał generalnie pojęcia. W sensie wiedział, że na przykład no, u nich w sklepie oczywista oczywistość, nie powiedział mi, że nie można kupić takich Real One produktów, że dostępne są one tylko w klubach konopnych, no ale jak już go zacząłem pytać o to, czy on uprawia sam, ile można uprawiać i tak dalej, to taką wiedzę miał bardzo okrojoną. Jak zapytałem się go, czy on sam uprawia, to się zaśmiał i powiedział nie, absolutnie, więc chyba jeden z tych sklepów nastawionych pod turystów szukających wrażeń, a nie mogących ich spełnić. Taki po prostu catchy sklep, który ma złapać ludzi najaranych na zioło, ale nie posiadających informacji o tym, że to zioło, które kupują, no tak naprawdę ma mało wspólnego z tym, które chcą kupić. Także lecimy dalej, zobaczymy, co z tym klubem, no i odpalam się, jak już będę miał więcej informacji. No i słuchajcie, zbliżam się już do klubu, jestem troszeczkę podekscytowany, a z drugiej strony troszeczkę też się cykam, nie będę tu was ściemniał, no bo nie wiem, jak na to zareagują. Nie wiem, czy będą chcieli rozmawiać, czy nie będą chcieli rozmawiać, no po prostu to wszystko wzbudza we mnie dużą ciekawość, no i niepewność jednocześnie, chyba tak to można określić. No i słuchajcie, tak to wygląda. Tu znajduje się klub konopny, właśnie za tymi drzwiami. No i
zupełnie w ogóle nieoznakowany, nie ma żadnych szyldów, nie ma żadnych banerów, jak możecie zobaczyć, tylko i wyłącznie taka plakietka, na której znajduje się numer tego klubu oraz to, że jest właśnie zatwierdzony przez organizację zajmującą się zrównoważonym, mądrym używaniem ziółka, odpowiedzialnym, tego słowa mi brakowało, odpowiedzialnym korzystaniem z zioła tutaj na Malcie. To jest ta organizacja, która sprawuje pieczę nad tymi klubami. Niestety pierwszy fail, bo klub jest zamknięty. Nie wiem, nie ma nigdzie w ogóle rozpisanych godzin otwarcia i tak dalej, i tak dalej. No ale spróbuję gdzieś tutaj wypić sobie kawkę na miejscu czy coś takiego. No i po prostu poczekać na jego otwarcie. Jestem w takim pobliskim sklepiku, czekam na otwarcie tego klubu, czekam tak. Patrzę, czy ktoś tam wchodzi, czy nie, jak to wygląda. Generalnie gość, który prowadzi ten sklep, nie wiedział nawet o istnieniu tego klubu, albo nie chciał mi powiedzieć, ale zakładam, że nie wiedział, więc no jest to naprawdę bardzo niszowa sprawa. Też oni nie podają żadnych godzin otwarcia, nie prowadzą social mediów, nie ma informacji na temat tego, jak działa ten klub. Mogliście sami zobaczyć, jak wygląda w ogóle samo to miejsce z zewnątrz, więc to wygląda tak, jakby po prostu był to jakiś lokal, o którym tak naprawdę turysta, który nie wie nic na temat tej branży, no nie wiedziałby, że można tam kupić zioło, teoretycznie, bo praktycznie ponoć się nie da, no ale mam nadzieję, że uda się zauważyć kogoś, kto tam wchodzi, że uda się doczekać do otwarcia tego lokalu. Mamy godzinę 13:20, więc poczekam jeszcze taką godzinkę, myślę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na szczęście nie mam tutaj daleko, więc no jeżeli dzisiaj w tych godzinach się nie uda, no to mam nadzieję, że uda się tu wrócić w następnych dniach i po prostu w późniejszych godzinach, może gdzieś tak koło 18-19, w takich godzinach, w których teoretycznie to powinno funkcjonować. Następne włączenie kamery to następny update. Trzymajcie kciuki. A few moments later. No witam was, moi drodzy, po kurczę z 5 godzinach przerwy. Słuchajcie, mała aktualizacja tego, co się wydarzyło przez te 5 godzin. Generalnie, jak byłem tam o tej godzinie 14, to klub był zamknięty na 3 spusty. Pukałem, stukałem, niestety no nie było żadnej informacji. Tam też generalnie nie ma żadnych informacji na temat, nie wiem, godzin otwarcia, gdzie wejść, gdzie dzwonić. Wysłałem do nich wiadomość na WhatsAppie, generalnie zero odpowiedzi, więc troszeczkę byłem zmartwiony, no ale stwierdziłem, kurczę, może faktycznie jest zbyt wczesna godzina, no i postanowiłem wrócić tam około godziny 18. Niestety, ale to samo. Zero odpowiedzi, zero, no zamknięte drzwi, po prostu. Aczkolwiek jest kilka informacji, które... O Jezus Maria, jak ja wyglądam, przepraszam, ale jest strasznie gorąco. Jest kilka informacji, które są dobre na to, co będzie się działo w późniejszym etapie tego filmu. Po pierwsze, niespodziewanie spotkałem Plaga, czyli normalnego ziomka, który gdzieś tam sobie na kornerze dealował i sprzedawał zioło akurat takim ziomkom. Po prostu palił sobie wąsa, podszedłem do niego, zapytałem, powiedziałem mu mniej więcej, jak wygląda sytuacja. No on powiedział, że jak najbardziej możemy ogarnąć zioło, możemy znaleźć coś do palenia, dał mi swój numer i tak dalej. Ja się upewniłem, zapytałem, czy to nie będzie żadne, wiecie, THCP, HHC i tak dalej, czyli te zamienniki. No on mi powiedział, że nie, jest to, będzie to ogarnięte. Dał mi swój numer telefonu, no i powiedział, żeby się kontaktować, kiedy będę tego potrzebował, bo on teraz nie ma, bo wszystko sprzedał. W tym samym czasie mój ziomek, który jest ze mną, którego nie ma tutaj w kamerze, znalazł kolejnego ziomka, który zaoferował pomoc w znalezieniu weedu, także z tym nie ma problemu tutaj na Malcie, żeby sobie znaleźć jakiś taki weed po prostu ze streetu. Ci ludzie są chętni do pomocy, jak najbardziej. No jeszcze nie mogę powiedzieć o jakości tego weedu, gdyż go nie dostałem, ale nie ma z tym żadnego problemu. No ale nie w tym rzecz, nie jest w tym rzecz w tym filmie, żeby znaleźć chłopa, który zaoferuje się w ogarnięciu zioła, tylko rzecz w tym, żeby dotrzeć do takiego klubu konopnego, żeby porozmawiać z tymi ludźmi z tego klubu i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj też mam dobrą informację, gdyż
spotkałem babeczkę, która parkuje samochód pod tym klubem konopnym. No bo generalnie, jak pytałem się jakichś innych ludzi, którzy kręcili się w okolicy, to nie wiedzieli nawet, że tam jest jakikolwiek klub konopny i że pierwszy raz o czymś takim słyszą. No ale spotkałem tą babeczkę, starsza pani, która widać, że po prostu mieszka w tym samym lokalu, gdzie jest ten klub konopny. Ona mi powiedziała, że żebym przyszedł tam jutro, no i żebym zapukał drzwi po prostu. Bo te drzwi od tego klubu konopnego są ponoć zamknięte cały czas. Nie wiem, czy to jest zrobione po to, żeby właśnie turyści tam nie wchodzili. Nie ogarniam tego, ale... O Jezus, jak wieje. No właśnie tak wygląda pogoda na Malcie. No ale ona mi powiedziała, żebym przyszedł tam jutro, że jutro jest środa i właśnie ten klub powinien być otwarty. Także słuchajcie, kończę na dziś i melduję się jutro. Zobaczymy, czy faktycznie ten klub będzie otwarty. Pozdro. Day two. No i witam was, moi drodzy. Mamy kolejny dzień i teraz robimy drugą podbitkę pod klub konopny na Malcie. Oczywiście po to, żeby się dowiedzieć, jak to funkcjonuje i tak dalej, nie po to, żeby tam kupić ziółko. Będzie to inny klub konopny niż ostatnio. Z tamtego zrezygnowałem, gdyż zero odzewu. No, jestem teraz też w innym miejscu. No a z tego, do którego zaraz podejdę, był odzew na WhatsAppie. No i zobaczymy, czy nas wpuszczą, czy nam pokażą, co tam mogą lokalsi kupić, czy po prostu podzielą się jakimiś informacjami. Także trzymajcie kciuki i lecimy. Słuchajcie, mamy sukces. Właśnie wyszedłem z klubu konopnego. Jaram się mega, naprawdę jestem mega ucieszony, że to się udało. Zaraz przedstawię wam więcej informacji na ten temat, ale słuchajcie, no są informacje z pierwszej ręki. Kurczę, jaram się, niesamowicie się jaram. Także zaczekajcie i zaraz wam pokażę, co jest grane. Słuchajcie, moi drodzy, wyszedłem właśnie z klubu konopnego, mogliście to zobaczyć przed chwilą, no ale jestem mega zadowolony, mega dumny z tego, że udało się go znaleźć takiego otwartego, do którego mnie wpuścili, w którym spędziłem godzinę, oczywiście nie kosztując zioła, ale dowiadując się na temat tego, oglądając to ziółko. No nie mogli mi sprzedać niestety, gdyż uważajcie, sprzedaż dla turystów jest kategorycznie zabroniona. Tutaj trzeba robić sobie zdjęcie z dowodem z Malty, z tym, że jesteście mieszkańcami, musicie podawać swoje jakieś numery typu polski numer PESEL, tylko że w maltańskim odpowiedniku. Naprawdę sama rejestracja w takim klubie, bo byłem świadkiem tego, jak dwie osoby się rejestrowały, trwa około pół godziny. No i naprawdę jest to dużo papierkowej roboty, ale te kluby to jest po prostu inny wymiar, słuchajcie. Ja czułem się w tym klubie, teraz możecie zobaczyć zdjęcia z niego, jakieś tam, które porobiłem. Generalnie nie można było nagrywać, ale pozwolili mi cyknąć kilka fotek. Czułem się jak po prostu w jakimś takiej kawiarni, nie wiem, takim bardzo kulturalnym miejscu, w którym miła dziewczyna, tak w wieku między 25 a 30 lat, sprzedaje zioło, wie na temat tego zioła wszystko. Generalnie te kluby funkcjonują na zasadzie redukcji szkód. Tutaj jest to uważane tak, że oni chcą pokazać, że osoby korzystające z tych klubów no nie będą nadużywać zioła, gdyż mają cały wykaz. Każdy bak ma swój numer, który jest przypisywany do klienta. Ludzie wiedzą, ile w tym klubie się sprzedaje tego zioła. W tym, którym ja byłem, to było 350 osób zapisanych. No i oni... Każdy zakup tam jest monitorowany, każdy kwiatek dostajecie w bagu, który jest ostemplowany, onumerowany, no, są tam wszelkiego rodzaju informacje na temat tego strainu, ale też informacje, ale też numeracja konkretnego batcha, więc jest to naprawdę, no jestem pod wrażeniem tego, jak to wygląda, ale jednocześnie mam też kilka pytań, które tam zadawałem na temat tego, na przykład, czy kiedyś te kluby będą otwarte dla turystów. No i
dziewczyna, z którą rozmawiałem, pozdrawiam ją naprawdę serdecznie, chociaż wiem, że nie zobaczy tego materiału, powiedziała mi, że oni sami nie chcą, żeby kluby były otwarte dla turystów, gdyż zrobi się tam duży bałagan wtedy i nie będzie to funkcjonowało na takim poziomie, na jakim teraz funkcjonuje. Tak więc oni są przeciwni temu jak na razie i nie obchodzi ich to, że tam zarobiliby więcej pieniędzy. Przynajmniej ten klub, w którym ja byłem, przynajmniej ta osoba, z którą ja rozmawiałem, tak mówiła swoje zdanie na ten temat. Nie wiadomo, jak to tam wygląda u góry, no ale oni są, jest im dobrze ze swoją społecznością. 350 osób, które przychodzą do tego klubu. Większość osób w ogóle przychodzi rano, przychodzi w takich godzinach od godziny 10 do godziny 13. Przewinęło się naprawdę sporo osób, jak tam siedziałem. Nie wiem, było 8-9 osób przez tą godzinkę. To byli ludzie w różnym wieku. To byli ludzie zarówno gdzieś tak przed 30, ale był facet, który był w ogóle z dzieckiem i miał gdzieś tak na oko 50 lat, nie? Więc on tam się właśnie rejestrował, zamawiał sobie pierwszy staw, no i właśnie też zadawał dużo różnego rodzaju pytań, więc jest to dość świeża sprawa. Ten klub, w którym ja byłem, działa od 4 miesięcy. Co ciekawe, jest możliwe w nim coś takiego, teraz to wprowadzają, że ludzie zapisani do tego klubu konopnego mogą zobaczyć na stronie, jakie strainy są dostępne, zamówić je przez stronę i odebrać w klubie. No i to jest taki improvement, który właśnie wprowadza ten klub konopny, w którym byłem. Jest to bardzo wygodne dla tych ludzi, gdyż oni mogą być zapisani do jednego klubu konopnego, nie mogą być w dwóch na przykład klubach, no i często do tego klubu muszą gdzieś tam podjechać, bo te kluby też nie są tak regularnie otwarte, nie ma mają stricte także codziennie, na przykład od 8 do 16, tylko zależy to wszystko od dostępności ziołka. A jeżeli chodzi o samą proces uprawy, no to nie uprawia się zioła w tych klubach, nie uprawia się weedu w klubach w środku, tylko w specjalnych do tego przeznaczonych miejscach. No i w większości ten klub, w którym ja byłem, operuje na klonach. Jeżeli chodzi o strainy, no to sprzedają hybrydy. 100% sprzedaży ich to są właśnie hybrydy. No i teraz były dostępne dwa strainy, które możecie zobaczyć teraz. Generalnie na Ladzie była właśnie taka wystawka, w której można było sobie obejrzeć daną szyszkę, przypatrzeć się jej, były wszystkie informacje na temat jej. No i co ciekawe, ludzie poniżej 21 roku życia mogą używać tylko ziółka, które zawiera tam do 18% THC. W tym klubie było to zrobione tak, że był jeden strain, który miał powyżej. Dzięki temu osoby zarówno poniżej 21 roku życia, jak i powyżej miały co kupić, no bo tak jak jeszcze raz powtarzam, osoby poniżej 21 roku życia mogą kupować strainy tylko do 18% THC. Co ważne, to takie kluby konopne na Malcie tutaj nie mogą się promować, nie mogą prowadzić marketingu, nie mogą wywieszać banerów. Widzieliście, jak wygląda mniej więcej front lokalu tych klubów. Jeżeli ktoś nie jest tym zainteresowany, to nie będzie wiedział, że to jest. No i co ciekawe, to jest jeden wyjątek. Kluby konopne mogą prowadzić własny kanał na Telegramie, ale jest on tylko dla członków. Oni starają się, żeby tam nie było nikogo, kto nie jest zweryfikowany, czyli jeżeli zostajecie członkiem takiego klubu, dostajecie link i dzięki temu możecie, nie wiem, umawiać się na odbiór suszu, możecie sprawdzać, pytać się, jak wygląda dostępność, oglądać, jak wasz susz jest uprawiany, gdyż na bieżąco są tam wrzucane zdjęcia, filmiki z upraw, doświadczacie po prostu tego w 100%, jest to naprawdę coś niesamowite. No i słuchajcie, jeżeli u nas w Polsce coś takiego by weszło, pomimo tego, że właśnie wychodząc z tego sklepu spotkałem ziomka, który był z Irlandii i przeprowadził się na Maltę, bo zajmuje się jakimiś rzeczami związanymi z CBD, no i właśnie korzystał z tego klubu. No i on mówił, że pomimo tego, że jest drożej, że on gdzieś tam mieszkając nie w wielkim mieście płacił
szóstkę za żółką dealera, to woli tak przyjść tutaj, zapłacić troszeczkę drożej, bo te strainy właśnie od 10 do 13 euro kosztują, no ale ma naprawdę dobre zioło. Jeżeli chodzi o jakość, to no, on uważał się za takiego heavy stonera i naprawdę mówił o tym, że zioło sprzedawane w tych dyspensariach, w tych klubach konopnych jest dobrej jakości i opłaca się to kupować. To jest bardzo ważne, gdyż wielu mogłoby sobie pomyśleć, że to jest jakaś komercja, totalny bullshit i tak dalej, no ale jednak tak nie jest, gdyż nawet lokalni heavy stonerzy, którzy znają się na uprawie, bo gadałem z nim też o uprawie, ale to opowiem tą historię w ogóle poza, w następnym odcinku, na który już się szykujcie, bo też jest naprawdę niezły. Tam będziemy rozmawiać więcej o uprawie, więcej o tym, jak to wygląda poza klubami konopnymi. No a tutaj chciałem właśnie się skupić na tych klubach, także tam poruszymy temat spotkania z tym gościem. Jestem mega szczęśliwy, że wszedłem do tego klubu po tych problemach, które widzieliście w pierwszych minutach tego filmu. Naprawdę jestem mega szczęśliwy, że się tego dowiedziałem, że sprawdziłem to na własnej skórze, że dowiedziałem się tego, że sami właściciele klubów nie chcą, żeby one były otwarte dla turystów, a przynajmniej tak mówią. Dowiedziałem się, jak to wygląda, że jako jeden z pierwszych tak naprawdę mogłem stworzyć taki materiał, który live pokazywał to, jak to wygląda. Przepraszam Was za to, że nie było filmów ze środka, no ale po prostu takie zasady panują w tych dyspensariach. No i nie można, tak samo jak w tych hiszpańskich, też w większości nie można. Także no jestem mega, mega szczęśliwy, że to się udało. Czekajcie na następny materiał, bo on jest już, bo go już nagrywam. Widzimy się już niedługo w drugim odcinku z Malty. Pozdro! Tweet, 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 tweet.